Radzie and Clay. Witam was moi widzowie, tutaj Ratchet Games w szóstym podajesz odcinku z Ratchet i Clank. Jako iż ostatnio nie najlepiej wyszło z tymi wszystkimi, że coś tam się zacięło, dzisiaj postaram się zrobić dłuższy odcinek. Wiem, że już rok skończył Ratcheta i Clanka. Bardzo lubię Roka i uważam, że jest o wiele lepszym ode mnie youtuberem. O wiele, wiele, wiele lepszym. Ja się nie dziwię, że on ma tyle wyświetleń, a ja prawie jakbym ich nie miał. Więc dobra, tak jak ostatnio mówiliśmy, to znaczy gadaliśmy z tym typkiem, to trzeba, a tam co tam, o, tam jest złota śrubka, pójdziemy po złotą śrubkę? Wróć do obozu agenta, gdzie jest obóz agenta? To jest chyba, nie, ja myślałem, że to tam transportuje. Jak tam trzeba się dostać? Aha, chyba przez tamte coś, dobra. To po prostu będziemy jechać na tej desce. A myślę, że jak zakończymy serię, to sobie jeszcze tutaj poodblokuję, coś tam. No to po prostu będziemy jechać na tą, tamtą, tą. Na którą planetę polecimy? Myślę, że planeta Rilgar to słuszny wybór. Dotrzyj na wyścig. Może przetestujemy tę nową deskolotkę. A. No to Rilgar, jedziemy na Rilgar, więc lecimy na Szczecin. Będziemy walczyć o zwycięstwo. W ogóle czekajcie, czy się nagrywa w ogóle mój głos. Nagrywa. Dobra. Trochę... Blackwater City. Jak zauważyliście, mamy drobny problem z ameboidami. Służby bezpieczeństwa w pocie czoła eksmitują stąd te stworzenia. Najpierw jednak muszą się wyspać, wykąpać, umyć zęby i dojechać na miejsce. A to trwa. Do czasu ich przybycia zawieszamy wyścig. Zostańcie w domach, dopóki nie zażegnamy kryzysu. Dziękuję. Czyli co jest? Czy nie będziemy walczyć? Chcę przetestować swoją nową deskolotkę. Jak tu wpadnę, to coś się stanie? Chyba nie, dobra. Czyli będziemy musieli walczyć z tymi kutafonami jakimiś. A to co to robi? To jest coś jak granat, dobra. Co? Nie, to chyba tu mamy iść. Zgaduję. Dobra. Lecimy! O kurde, już myślałem, że spadnę. W ogóle ostatnio dosyć fajny przyrost widzów mi przybył, że tak to powiem, dziwnie to zabrzmiało. Ale... A co jest tutaj? Ale powiem wam, że naprawdę 177 subskrypcji. Ostatnio mając 160. Mogę ich jakoś zabić? Dobre. Tylko co to robi? Aha, gdzieś to moja broń. A, zabiłem ich. Nie, trzeba jeszcze dobić gnoi. Dobra, bo myślałem, że jakoś inaczej mamy ich rozwalić. Już 50 życia mam. Uuu, lecimy tu. Dobra, tu damy im wodę. Czemu ja im daję wodę? Zabierz im wodę, zabierz. No i pięknie. Ten odcinek postaram się zrobić dłuższy, żeby nie zwlekać z tymi odcinkami, że tak to powiem. Jak ja czasami coś powiem, to naprawdę się zastanawiam, co ja gadam. Po co mam nurkować? Może coś tam jest. Tego się nie da zrobić. Dobra, wynóż się, wynóż! W ogóle znowu zobaczę na wszelki wypadek, czy się wszystko nagrywa, żeby potem nie było lipy. Dobra. Idziemy dalej. Teraz. Rybka chyba nie będzie miała wody. Najmniej śrubki. Dobra, w prawo czy tu? A, tu chyba nie można. Nie, nie można, czyli tylko w jedną stronę idziemy.
Dobra. I kiedy zacznie się jakieś takie... Czy nie wiadomo, w którą mamy iść? I co ja mam zrobić, powiedzcie mi? Słyszę jakieś kurde dziwne odgłosy, ale nie wiem co to. Czekajcie. Nie! Impreza! No bo ja chcę... Czekajcie, bo jakoś się sprawdzało. Jak się kurde sprawdzało? Mapę. O, może zrobimy to tak. Jak tam się dostać? Nie wiem, czy... Nie rozumiem, dobra. Lecę wtedy do góry. Chyba, że... Tu mam dać wodę. Nie wiem, czy to coś da. A, no i dało. Widzicie. Jaki ze mnie mądry chłopak, jakieś gluty zielone. To coś, z czym teraz walczę, mi się kojarzy, że... O kurde, dobra. Zobaczmy, co to w ogóle... O, Zurkona damy. Pan Zurkon, atakuj! Dobra. Lubię bardzo tego pana Zurkona. Fajny głos ma. Dobra, lecimy z Zurką tutaj. Szczerze mówiąc, zjechałbym takim czymś. Już się ciepło zaczyna robić. Kurde. Wydaje mi się, że powinniśmy wiać. Jest bardzo możliwe, drogi. Dobrze, że mamy tego Zurkona. Bo nam tutaj trochę pomaga. O kurde, Zurko nam umarł. Szybko! Dobra. Nie będę z wami walczyć. Życie nie polega na wiecznej walce. Dobra, teraz fajny motyw jest z tym... O jeny, co tu się dzieje, dobra? Ratchet wiedział, że musi się wynurzyć, by zaczerpnąć. Co, i od razu zginąłem? Kurde, no. Dobra. Panie Zurkonie? Nie, chciałem Zurkona. Pan Zurkon przybył mordować. Dobra. Panie Zurkonie, atakuj. Dobrze, Zurko, atakuj ich. Pan Zurko jest zwykłym robotem, który i tak zginie kiedyś. Dawaj, Zurko, trzeba uciekać. Gdzie jest pan Zurko? Dobra, nie będę z nimi walczyć. Życie to walka, pamiętajcie. Nie bądźmy aż tak głęboko. Ratchet wiedział, że musi się wynurzyć, by zaczerpnąć powietrze. Dawaj, dawaj, leć! Jest! Robię co mogę! Mało brakowało. Jeden. Ja już myślałem, że zginę.
Kurde, dobra. Chłopaki i dziewczyny. Choć wątpię, że jakaś dziewczyna mnie ogląda. Ej, jak mnie jakaś dziewczyna ogląda, może skomentować. Siema, jestem dziewczyna, oglądam cię. Fajnie by było. Dobra, to lecimy. Taki motyw z uciekaniem zawsze lubiłem w grach. W Raymanie Trójce był fajny, jak lawa się podnosiła. Bardzo lubiłem to. Miejmy się na baczności, Clank. To coś jest złe? Hej, kolego. Masz może jakieś holokarty żubra? A co to jest żubr? Najpotężniejsza broń w tej galaktyce, panie kolego. Żabójcza überbroń rakietowa. Tim z Gadgetrona wiedział, że umieszczenie jej schematu w jednym miejscu będzie ryzykowne. Podzielili go i umieścili na holokartach. Moi ludzie i ja z chęcią weszlibyśmy w posiadanie tych holokart, no i całości schematu. Niech zgadnę, jeśli dostarczymy ci holokarty, to zmontujesz nam tę giwerę. Zgadza się, mój rezolutny przyjacielu. Proszę, weź tego intruzera. Naprawdę bardzo ułatwi ci zdobycie rzeczonych przedmiotów. No, co to jest? Znajdź tego żubra. Jak piwo trochę. Już mamy dużo tych growintor. Nie złożę ci tej broni. Dopóki nie dostarczysz mi wszystkich holokart. Holokarty to co? Tam widzę. Nie sądzę, chyba na Zurkona użyłem. Sorry, Zurkon. A co posiedzisz ze mną tutaj, co? Dobra, tutaj może jakieś fajne rzeczy poznajdujemy. Potowarzyszysz mi Ratchet i Clankowi. Co słychać, brachu? Weź szpitale, kurde, co ja jestem. Intruzer może doprowadzić do zwarcia w zamku. Obróć wybrany pierścień tak, aby skierować wiązkę na gniazdo zasilania. Zasilanie doprowadzone, przejdź do następnego pierścienia. Zasil ostatnie gniazdo wiązką laserową. Aha, no pewnie nie wiedziałem, o co tu chodzi. Teraz takie, what the fuck, co tu się dzieje? Dobra, jest jakaś karta. Aha. Czy ty mi chcesz... Potrzebuję śrubek. Płaci bólem. Ja nie zerknę. Ja jakbyś nie był po mojej stronie, to bym się ciebie bał. Wow, psy szczekają na dworze. Panie Zurkonie, no już mnie rozumiem. Dobra, lecimy tym. Wróć na statek. Zlokalizować i z... co tam było? Weźmy udział w wyścigu deskolotek. No właśnie, byśmy wzięli udział, a nie... Ty chyba tą stroną. Wcześniej tego nie było. Dobra. Oj, widzę, że pan Zurkon będzie miał zabawę. Dobra. Pan Zurkon se dał radę. Nie, naprawdę, Zurkon jest spoko. Dobra. Trochę już tych śrubek mamy. Ale wydaliśmy na to coś tam imprezowe, a nawet nie wiem, czy to coś cokolwiek daje. To po prostu takie śmieszne, hiszne. Dobra, lecimy tu. Dobra, trochę się odsuńmy, panie Zurkonie. Nie tak. Panie... Nie, pan Zurkon umarł. Przecież to był mój najlepszy przyjaciel, jakiego w ogóle miałem. Sorry, ale listonosz do mnie przylazł. A jestem obecnie w domu dlatego, że... są matury. Dobra, spróbujemy to coś rzucić. Aha! Dobra, zacząłem to rozumieć. Oni się tańczą, a my ich w tym czasie nawalamy. Właśnie, pan Zurkon wam wszystkim pierniczy. Pan Zurkon jest moim najlepszym przyjacielem od dzisiaj. Jedynym.
No ale jakimś chociaż. Zobaczcie, towarzyszy mi, pomaga mi. Dobra, teraz dajcie mi... granat fuzyjny, nie? Pożonger. Albo czekajcie, mam pomysł. Kurde, nie wyszło. Mieli się rozwalić wszyscy. Panie Zyrkonie, ma pan robotę. Ile śrubek, no proszę bardzo. Pan Zyrkon, proszę się ogarnąć. Gdzie jest Zyrkon? Zabiliście mi Zyrkona, szmaciarzy. Co dźwięk. Dziwne dźwięki jakieś. Dobra. Dudnik? Dudnik jest fajny pod takim wielkim, że załatwi ci tam wszystkich. No ty, jakie wielkie gluty, nie? Pan Zyrkon, jesteś mi potrzebny. No właśnie. Pierdziele, jaki on ma teksty ten Zyrkon. Rolno schodzyjny, nie? Pożonger. Ej, zabiliście mi Zyrkona. Jakie z was szmaciarze są. Ja nie wiem, jak można zabić tego pana Zyrkona. Pan Zyrkon tylko chce zabić was, ja nie rozumiem. No, dobra. Znaczy tak nie było dźwięku, więc... troszkę się przestraszyłem. Tu coś mamy? Ja nie mamy tu nic. No dobra, spoko leci. Chcę wziąć udział w tym dyskorolku. Pamiętam, że w jakiejś części też były dyskorolki, ale nie pamiętam, w której to było. Bo już tak to dawno było. Dobra, lecimy tu. Coś się podniesiemy albo coś? Uwaga, mieszkańcy Blackwater City. Z uwagi na nieobecność służb bezpieczeństwa rzuciliśmy do walki ekstermiboty. I kilka czołgów automatycznych, żeby szybciej załatwić sprawę. Nie ciekawi tylko to, dobra. Ulepsz broń. Ja pana Zyrkona se ulepszę trochę. Dziękuję za uwagę. Nie śpiesz się, serio. No i pan Zyrkon jest ulepszony. Dobra. Wejdziemy tam dudnik. I... granatem fuzyjnym może... Zobaczcie, jak dudnik daje radę. Granat fuzyjny szmaty. Co, oni ze sobą walczą? Nie mój interes. Dobra. Lecimy też... O kurde, co to teraz za czołg jest? To jest po naszej stronie ten czołg. Ojej, ten pirocyty to nic mi nie daje. A ten czołg to co on robi, kurde? Ogarnij się. Weź szpitalaj ty, co debil. Ja tu pomagam, on mnie chce zabić. Dobra. Nie to nie, ale to teraz walniemy dudnika. Nawet czołg dostaje. Widzę, że czołg się na mnie wkurza. Dobra. Chyba użyję pana Zyrkona. A, rozwaliłem ich i karta wyleciała. Dobra. A ty co, kutafonie? Dobra, niszczyć gnoi. Kolejna karta. Dobra, czołg rozwaliliśmy. Jeśli można to tak nazwać.
Dobra, tylko powiedzcie mi, w którą stronę mam teraz iść. Tylko łyknę sobie piciu. O kurde, dobra. Dobra, porząd, garem i załatwię. No i w załatwieniu jeszcze kartę dostałem. Dobra, to tam tym czymś odjadę gdzieś daleko. A tym tutaj? Co się stanie? Uuu, ty... Coś tu się dzieje. Dobra, jeszcze pójdę sobie tutaj po życie i inne rzeczy. Widzę, że maksa nawet nie mam, dobra. Pójdę tu. I pójdę tu. Nie, tu. No tu... Po dodatkowe rzeczy takie jakby przylazły. O, jeszcze tam mamy wejście, dobra. Nie wiem nawet gdzie jestem. Ty, ja chyba wróciłem na miejsce. Nie wiem, czy jakieś skróty tu są, czy oni się jaja ze mnie robią, czy co tu się dzieje. Nie rozumiem tego, wiecie? Więc pójdę sobie jednak tamtędy. Zbiorę tylko śrubki i lecimy. O, tutaj nic nie ma? To coś, co to jest, to nie wiem. A to pewnie jakieś, kurczę, hologramowe coś. Dobra, lecimy wtedy tędy. Tą jakby windą. A, lecimy na dół. O, dobra. Jakieś, kurde, tunele. Dobra. Można ich tak jakby ominąć. Co się dzieje? Co ja zrobię? Ci się biją z tymi. Ojej, jest ich więcej. Dawaj dudnikiem tam. Zniszczy ci wszystkich. Dobrze, chyba są tu pozałatwiani prawie wszyscy. Dawaj, panie Zurkonie. No i bardzo dobrze, że i nadal, wiesz. Dzieci piękne są tylko chwile, jak to się mówi, nie? Dobra. Męczę, że często tu się mylę, gdzie mam iść, bo jest bardzo dużo tutaj jakichś przejść. Tutaj nic nie ma, tutaj też nic, to tutaj chyba. Chyba. Nie jestem pewien. Spoko, Zurkon, zaraz ci znajdziemy robotę. Dobra, widzisz, Zurko? Lecimy tutaj z nimi. A, jednak nie z nimi, ale lecimy. Panie Zurkonie, niech pan się przygotuje. Będziemy zaraz atakować. Gdzie ty się poatakujesz? Awans pan Zurkon, poziom drugi. Oh yeah. A, pan Zurko. Niskie naładowanie baterii w DualShocku. O ty kurde, kuta, fajnie sobie tu robisz. Odejdź ty kurde glucie zasrany. Już mi stąd, za bramę powiedziałem. No i dobrze. Wszystko gra. Dobra.
Panie Zurkonie, proszę tutaj pomóc. Zurkon wraca w wielkim stylu. Jednego mniej. Dobra. Zurkon bobaw się. A, to z tej strony teraz. Co w ogóle gada? Dobra, dudnikiem załatwię ich chyba. Dobra, uciekać tak trochę. Dobra, pozałatwiani wszyscy. Jesteśmy bez pana Zurkona. Niestety. Teraz coś się otworzy tu. No. Tutaj na tyle szczęścia, że nic tutaj nie ma. Dobra, użyjemy tego Grovitoto, no. Dobra, już prawie załatwieni są, więc... Znaczy, to jest, są dwie tylko osoby, które potem się zmieniają w jeszcze mniejsze. Pan Zurkon, atakuj! Jeszcze czołga mi tu dali. No właśnie, nie jesteś godzien walczyć z panem Zurkonem. Szybko wziąć naboje, jakieś inne rzeczy. O, cholercze, dostałem. Pan Zurkon mi pomoże, więc na luzie. Dobra. Tutaj teraz mamy trochę jadkę, ale tylko trochę. Słyszałeś, typie? Pan Zurkon gra śmierci na nosie. Jeden ten wykrywa ból. Mam nadzieję, że teraz wznowią wyścig. No niech wznowią ten wyścig, bo się wkurzę trochę. Dobra, a można jeszcze to pootwierać, jak widzę. Może... nie, to... Wyglądasz jak ktoś, kto powinien zginąć. Ja pierdzielę. Wyglądasz jak ktoś, kto powinien zginąć. Pan Zurkon chce was tylko zabić. O cholercze. Dobra, załatwimy ich pożągerem. Dobra. Rastuję tu, dobra. I stąd... nie wiem, co to ostatnie jest tam. Nie rozumiem, dobra, ale dobra, tam walimy to. Że to tak dziwnie nie zabrzmi. Po prostu lecimy na wyścig. Teraz tutaj podbierać trochę siłek, już 9 tysięcy mam. Niedługo będzie 10. Dobre wieści! Wygląda na to, że miasto jest wolne od ameboidów. A wszystko to zasługa dwóch obywateli, Ratcheta i Clanka. Wznawiamy wyścig, czekajcie na dalsze wieści. No i bardzo dobrze, cieszę się z tego powodu. Więc lecimy na wyścig. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O, chyba tutaj jest wyścig.
Marin. Chcesz się ścigać? Jasna sprawa. Entuzjazm. To mi się podoba. Okej, zapraszam do środka. Pierwszy wyścig za kilka minut. Rozumiem, że najpierw musimy pewnie osiągnąć brązowy puchar, potem srebrny, a potem złoty. My będziemy lecieć. O, dobra, przyspieszenie, odpalać, dopalać. Skok jest, tak? Dowiedzieliśmy się, że ten Lombax przybył do nas z Belin z płaskowyżu Pizzi. Powitajmy go ciepło, gdyż jest to jego pierwsza wizyta na Rilgar. Tylko, że jestem prawie ostatni. Platformy dawały taktyczną przewagę każdemu, kto po nich przejechał. Wystarczyło aktywować jedną, by deskolotka pomknęła niczym strzał. O cholercia, już prawie spadłem. Wyznaczny się wypełnił, Ratchet aktywował turbo doładowanie. Dobra, lecimy, bo widzę, że już tak źle nie idzie. Ta turbo platforma daje niezłe... Co za typ, zablokował mnie, ale dobra. Żyję, więc... O, cholercia, wypadłem! ...że Lombax wypadł stąd. Na szczęście teleporter przeniósł go z powrotem na trasę. No to lecimy z dopalaczem. A ty co, pierwszy raz tutaj? No tak, pierwszy raz i co, już cię pokonujesz, maciarzu. Im więcej rozwałem tego, to chyba dostaję... Ło, jedny! Teraz dałem dupy. No raczej nie, jak Ratchet jest, to nie ma czula we wszy, że tak powiem. Jeżdżę na turbo platformę. Ratchet, czarny koń wyścigu, na drugim miejscu. Czy zdoła nadgonić? Jestem na trzecim teraz, widzę. Dobra, tutaj widzę. Ej, co tu się stało? Dobra. Lecimy po prostu po pierwsze miejsce. Spokojnie, tu już wszystko załatwione i pierwsze miejsce. Ale to był brązowy puchar. Dobra robota. Jesteś pierwszym Lombaxem, który wygrał ten wyścig. Badaj częściej. Zawsze są fajne nagrody do zgarnięcia. Atuty bycia sponsorowanym przez Gadgetron. To mnie trochę ten, nie? Ratchet Apple Hinks był drugi, Chester S. The Cloud, Victor Hinks, Gip Baxter, Irwin Vetterix. Wygraj srebrny puchar, no to lecimy grać o srebrny puchar, nie? Teraz już trochę bardziej ogarniam. Oho, zapomniałem. Trzeba uważać teraz na te bombowe rzeczy. Tego pewnie to jest srebrne. No pruje, tylko że właśnie kurde tak pruje, że wypada story. Ty, ziomek, zaraz cię wyścignę, to nie będziesz się tak do mnie sapał, co? Nie, już drugi. Oj, no co jest? No, jedyny, który umie mi okazać wsparcie. Ty sam jesteś Lomusem. Właśnie otrzymaliśmy komunikat od agentów Skida McMarsha. Deskolotkowiec doznał drobnego urazu podczas wizyty w jednym ze swoich sklepów sportowych. Wkrótce powróci do zdrowia. Dobra. I powracę. Już czwarte miejsce. Trzeba będzie pruć. Teraz jak burza. I lecimy. Dobra. Ja nadgonię. Spokojnie. Tylko, że cały czas dostaję. Co mi się za bardzo nie podoba.
kurde, ładuje się w te wybuchowe tegesy. Raczej, że zdoła, nie? No i patrz. Pierwsze miejsce. Ten po lewej jak wygląda. Ciesz się nagrodą, zasłużyłeś na nią. I te śrubki co lecą, to jest moja nagroda, tak? I Apollo King znowu był drugi, a Irwin Litteron znowu był ostatni. Wygraj złoty puchar. Kwalifikowaliśmy się do wyścigu o złoto. Kuszące. Będziesz grał z tymi samymi, więc nie wiem, o co tutaj chodzi. Teraz po prostu będzie to już trudniejsze. Przybliżmy może sylwetki zawodników. Chris Blachek mknie na zmodyfikowanym Orionie S12. Nowicjuszka Weronika Equinox jedzie na Vortexie 2000. Vortex 2000. O ty! Turbo 4. Remulus. Co tu się dzieje, jakie manewry wale, nie? Czwarte miejsce. To musiało boleć. Co tu się dzieje, kurde? Latam jak powalony, dobra. To jest dopiero początek, a jestem na piątym miejscu. I zapomniałem skoczyć. Sponsorem wyścigu jest Megaport. Producent najbardziej wyczekiwanej zabawki roku. Protopusia. Zamów swój egzemplarz. Protopusia. Dobra, teraz ruszyłem z grubej rury, więc mamy szansę to wygrać. No dzięki, dzięki ziomek. Nie no, spokojnie. Jaka strata, ja? Nie, chyba nie. Ale nie wiem. Już mam pierwsze. Dobra, straciłem prowadzenie, ale... jestem już tu blisko. Dobra, teraz trzeba będzie dać... gazu i jest pierwsze miejsce, tak jest! Pierwsze miejsce dla Ratcheta. Cały czas jest takie samo ustawienie. Mega. Powinieneś przejść na zawodostwo. No wiem, ale wiesz... nie mogę. Jeszcze jakąś kartę dostaję. I znowu Apollo Hinz. Cały czas jest to samo chyba. Powinniśmy wracać na statek. Dobra. No wrócimy zaraz na statek. Widzę, że wygraliśmy wszystkie wyścigi. Nie było jakoś istnie trudno. Oj, zapomniałem. Pixelator. Ciekawe co on będzie robił. Coś mi się... może coś związanego z pixelami. Chcesz pobić rekord świata, mam rację? Jestem gotowa. Po co mi rekord świata? Starczy, że o mnie gry robią, nie? No właśnie. Wow, tor deskolotkowy Blackwater City. Widziałem go w holo telewizji na Veldin. Teraz my będziemy w holo telewizji. Bo my wygraliśmy ten turniej, ziom. Wróciłeś? Masz ochotę na jeszcze jeden wyścig? No po co mi wyścig jeszcze? No pokaż, co masz do zaoferowania. No wszystko już wygrałem, więc o co ci chodzi? Weź odejdź ode mnie, kobieto. Się zdenerwuję zaraz. No, lecimy dalej. Ten odcinek myślę, że będziemy tutaj. Będziemy kończyli ten odcinek, bo on jest już dosyć długi, dlatego... w następnym odcinku wyruszymy na jakąś planetę, na jaką tylko jeszcze pixelator sobie wezmę. Ulepszenie broni, pożongera może sobie... o jeny, pożonger jest mocno ulepszony, tak patrzę. Łączny kosz, no i bardzo ładnie. Tylko co on robi, powiedzcie mi. A, pixelami wali, tak jak myślałem. Wali, jedno jak to brzmi. W następnym odcinku polecimy na... cię... już może... prowadzę nowe współrzędne lotu. Zbierz karty żub...
Co ja mam? Dobra, znajdź ściśle tajny projekt badawczy Blackthrough. Mamy jeszcze niedokończone sprawy na stacji. Więc wrócimy na Nebulę w następnym odcinku i dokończymy, co tam trzeba zrobić. Więc mam nadzieję, że filmik wam się podobał, lajkujcie, subskrybujcie oczywiście. Jeśli chcecie wiedzieć jakieś informacje, czy jestem, czy mnie nie ma, to oczywiście wszystko macie w opisie na Facebooku. No i słuchajcie, za niedługo postaram się zrobić jakiś pack opening, dlatego mam nadzieję, że filmik wam się podobał, żegnam się z wami, cześć!